Niech parę słów jeszcze powiem i na temat korzystania właśnie z tego Czyli dobrodziejstwa zaworu to są termostatycznego. te tak zwane pokrętła przy To są kaloryferach. te tak zwane pokrętła z wyszczególnionymi jednostkami. Są od gwiazdki do czwórki lub też do piątki, w zależności od rodzaju głowicy. I proszę Państwa, nie ma sensu w momencie, kiedy wychodzimy rano do pracy, zakręcać i grzejniku w mieszkaniu i wychładzać tego mieszkania, ponieważ przychodzimy w godzinach różnych i doprowadzenie do temperatury znośnej, w której można będzie usiąść, pooglądać telewizor czy usiąść do obiadu, zajmie sporo czasu i sporo energii będziemy musieli zużyć. Jeżeli ustawimy na wymagane przez nas może taką temperaturę, którą najbardziej nam odpowiada, w granicach 19-20 stopni, i ustawimy tą głowicę termostatyczną w granicach trójki, 3 i 1, to grzejnik nagrzeje do tej temperatury w okolicy tej głowicy, w otoczeniu, i on się będzie automatycznie wyłączał sam. Także temperatura w mieszkaniu, kiedy przyjdziemy po pracy, będzie możliwa do funkcjonowania już w tym naszym lokalu mieszkalnym. Nie trzeba będzie odkręcać, nie trzeba będzie chodzić grubiej ubranemu, żeby tam temperaturę zadaną wykorzystać. Także że prosiłbym jeszcze, żeby ludzie, nasi członkowie, w sposób racjonalny korzystali z tego ciepła, bo zakręcenie powoduje później, że tego ciepła na doprowadzenie do temperatury wymaganej pomieszczenia po prostu zużywa więcej energii cieplnej, a więc tym samym więcej impulsów na podzielnik.